What's the most disturbing genre in movies? For some people, horror is where our nightmares come to life. We all go a little mad sometimes. It's a character that has survived as a pop cultural icon. Creepy as F? I'm Eli Roth, back with the biggest stars and darkest minds in horror. Join us for a deep dive into even more of the scariest horror classics. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK, 399. odcinku, jeden do pełnej setki, w której bardzo możliwe, że mój dzisiejszy rozmówca również wystąpi. A rozmawiam dzisiaj z Michałem Rakowiczem, czyli z Jerrym. Witam ciebie, Jerry. Cześć, Mando. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj chcemy porozmawiać o drugim sezonie serialu Eli Roth: Historia Horroru. Przy czym będzie to poligon doświadczalny. Dawno nie mieliśmy poligonu doświadczalnego. Kiedyś się często tak zaczynałem, podcasty w Radiu SK. Dzisiaj jest nas aż, aż trzech, nie? albo dzisiaj jest nas aż czterech. Nie wiem, jak to ogarnę. No ale teraz po tych 399 odcinkach faktycznie mamy taką trochę nowość, ponieważ właśnie zakończył się w Polsce drugi sezon serialu Eli Roth, Historia Horroru. To było 6 odcinków leciało na AMC. Natomiast jednocześnie na Spotify udostępniany jest znów podcast, tak samo jak w przypadku pierwszego sezonu. E, on już ma 13 odcinków, ale jeszcze nie jest skończony. I mówię, że sytuacja jest nietypowa, ponieważ ja oglądałem serial, a Jerry słucha podcastu, więc mówimy z dwóch różnych, e, nawet nie tyle punktów widzenia, co w ogóle przy dwóch różnych bagażach gdzieś tam. E, no nie, będziemy przecinać to, bo to jest oczywiście ze sobą związane, ale nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, jak to ogarniemy. Ty słuchasz, to jest cały drugi sezon już na razie, Tak, nie? tak, jestem na bieżąco. W sumie nie wiem dlaczego ja się zabrałem za ten podcast dopiero teraz przy okazji tej premiery drugiego sezonu. Ale wskoczyłem gdzieś tam w okolicy chyba ośmiu odcinków. Nadrobiłem szybko no i zacząłem słuchać już na bieżąco. I teraz już jestem właśnie na bieżąco, także wiem, że ten drugi sezon będzie kontynuowany. Czyli już wiadomo, że ma więcej odcinków niż pierwszy, bo pierwszy miał 12 odcinków. Ten będzie miał co najmniej 14, no bo też nie wiem. Czy, czy to jeszcze będzie kontynuowane czy nie i y, ja z pierwszego sezonu słuchałem tylko chyba dwóch odcinków bo co prawda to nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na odbiór całości, ale stwierdziłem, że nadrobię sobie na spokojnie po naszym nagraniu żeby trochę właśnie mieć tak wiesz mhm. y, drugi sezon, drugi sezon, żeby mi się tam specjalnie nie, nie rzucało w, później w opinię co tam gadano w pierwszym sezonie. No ja słuchałem z pierwszego sezonu jeden odcinek ze Stevenem Kingiem i mówiłem, o, o, opowiadałem o nim w poprzednim podcaście. Z drugiego sezonu też słuchałem tylko jeden z Bilem Hejderem. To jest pierwszy odcinek, właśnie po to, żeby. Bo to Kingowa aktor. Co prawda tutaj jest jeszcze druga kingowa aktorka, Nancy Allen, ale jakoś tak mi to z głowy wypadło. Ale do podcastu przejdziemy. O podcaście sobie jeszcze pogadamy. Ja chciałem. Tym razem się tak przygotowałem, bo wiedziałem, że będzie ciężko z tym podcastem. I podzieliłem go sobie na trzy segmenty. Najpierw chciałbym się rozliczyć ze Stevenem Kingiem. I tutaj ja powiem, co było w serialu. Ty możesz sobie dodać jakieś ciekawostki z podcastu, jeśli masz wynotowane albo pamiętasz. Mm -hmm. Potem ja przelecę przez te sześć odcinków, bo tego nie jest dużo i nie będę tam szczegółowo jakoś, po prostu tematyka, wymienię tytuły, ewentualnie kto się jak, jakoś często pojawiał w serialu, a potem przejdziemy do podcastu i jakoś to ze sobą spróbujemy spiąć, nie? Ile z tego podcastu wleciało w serial, ile jeszcze zostało, a ile w ogóle jest w podcaście nowością. Także taki jest mój plan na, na tę audycję i ja zacznę właśnie od Stevena Kinga. I tutaj troszeczkę więcej ja sobie pogadam chwilę, ale wcinaj się, jak tylko będziesz miał coś do powiedzenia. Tak. E, tak jak podejrzewałem, w jakichś wiadomościach z Martwej Strefy przed samą polską premierą, podejrzewałem, że to nie będzie nowe nagranie, bo Eli Roth zapowiedział, gdy zapowiadał drugi sezon, to zapowiedział od razu, że będzie tam Steven King. Ale potem tego Stephena Kinga nigdzie nie było w promocji. Nie było go na zdjęciach promocyjnych, nie było go e, na plakacie jego nazwiska, gdy pojawił się tre... Trailer podcastu to też nie padło tamto nazwisko, a gdy pojawił się trailer serialu, to mignął Stephen King, ale widać było, że to jest nagranie z pierwszego sezonu. No i tak faktycznie jest. I, i, i to nie tylko Stevena Kinga dotyczy. W wielu innych też to są widać odpadki z pierwszych, to znaczy odpadki. No, jak ma nagraną godzinną dyskusję wykorzystał 40 minut, to oczywiste, że sobie te 20 minut gdzieś wykorzysta dalej. Nie? Tak będzie ten serial się układał, bo widać, że z tych wszystkich nagrań z drugiego sezonu też niewiele tutaj zostało wykorzystane. Więc, tak naprawdę, Ile Rot ma gotowy materiał na kilka sezonów jeszcze. No, ale, ale niestety, tak jak ja podejrzewałem, że będzie to coś takiego, że to będzie problemem, że wiesz, takie doklejane na siłę gdzieś tam mhm. rozmowy z pierwszego sezonu, tak niestety to nie był największy problem ze Stephenem Kingiem, bo. Problem jest taki, że tego Stephena Kinga w tym serialu tak w zasadzie to prawie nie ma. Ten podcast z nim trwał wtedy 55 minut. Czyli wiesz, jakby wyciąć tę całą watę, bo tam jest zawsze intro długie, jakaś reklama, końcówka też jest. Czyli jak tak realnie to pewnie z 50 minut miał ten podcast. Ja nie wiem ile w pierwszym sezonie wykorzystano Stephena Kinga. Było go, wiesz, dużo więcej niż tutaj, ale z tego co pamiętam, to tam było trochę rzeczy w tym podcaście, które. W serialu nie padły. No, w drugim sezonie Stephena Kinga jest naprawdę jak na lekarstwo. Sporadycznie jest też Joe Hill, ale to są chyba dwie wstawki, i to są dosłownie dwa zdania. I to też jest oczywiście nagranie z pierwszego sezonu, nie? I teraz tak, zaczyna się ten serial od odcinka Piekielne domy. Ja jeszcze nie będę omawiał tego odcinka, ale chodzi o to, że zaczynamy tak naprawdę drugi sezon od wstawki ze Stephenem Kingiem. I mamy migawki z filmów, mamy migawki ze cmentarza dla zwierzaków, mamy migawki 100. Tak jak przy to, no to jeszcze wiesz, ten dom na Neibolt Street ma jakiś sens, tak przy cmentarzu już piekielny dom nie ma żadnego sensu. I tam pada pytanie, właśnie z tego podcastu, do Kinga o jego ulubione, najlepsze ekranizacje. On mówi, że najbardziej przerażające jest misery, no i wtedy mamy blok o misery. Na otwarcie całego tego sezonu, blok, który jest tak naprawdę bez sensu, nie? Na siłę, podpięty pod tematykę, no tylko dlatego, że w wywiadzie, do sezonu pierwszego King mówił najwyraźniej trochę o mizerii, więc wykorzystano to. No i wykorzystano to na takiej zasadzie, że wiesz, dom jako więzienie, nie? Co, co, jest, co jest głupie, nie? Bo, bo, bo akurat tematyka piekielnych domów jest raczej dużo szersza. Nie? No i tak jak mówię, okazało się, że, że to nie jest największy problem, bo, bo potem on się pojawia dopiero w czwartym odcinku, na krótką wstawkę, i w szóstym. Czyli ma, w trzech odcinkach ma króciutkie wstawki Stephen King. O Mizerii w tym pierwszym odcinku wypowiadają się też Grek Nikotero i to był dla mnie taki mały szok. My już o tym mówiliśmy w jednym podcaście o <tutek> <w> <tutek> antologii <tutek> Nightmare Cinema, ale ten podcast jeszcze nie poleciał, nie? Bo okazało się, że Grek Nikotero pracował na planie Mizerii, pracował przy efektach specjalnych i opowiada tutaj o scenie kulawienia Paula Sheldona, jak ona była kręcona. W tym odcinku pojawia się też Joe Hill, Mick Garris, ale to dosłownie mówię, na jedno, na jedno zdanie mówią o Stephenie Kingu. No i jest też ten Billy Hayder, czyli dorosły Richie z drugiego rozdziału to, ale on jest w zasadzie twarzą tego drugiego sezonu. Bo on jest chyba w pięciu na sześć odcinków i jest go najwięcej. Także prawie cały jego podcast znalazł się... W tym serialu. A to jest ciekawe, bo ja nawet ci prywatnie pisałem, że moim zdaniem to jest chyba najsłabszy odcinek z całego tego drugiego sezonu. Widać, że to jest aktor, który ma jakąś wiedzę i jakąś pasję do kina, nawet trochę nietypowego, bo między innymi tamten Kurt Sianga, bo cały drugi sezon on prowadzi i to, co słuchałem w pierwszym sezonie, to też on prowadzi, a nie Rod. I tam zahacza nawet o kino europejskie. I widać, że gość tam po prostu ma, nie wiem, wiedzę o Bergmanie, chociażby czy, czy cokolwiek takiego, ale całościowo właśnie najmniej jest interesujący, ale to w sumie wiesz, to może być pewne wyjaśnienie, dlaczego też te wstawki tak wyglądają, bo przez to, że ten Bill Hader opowiada o bardzo wielu filmach, to mam wrażenie, że było łatwiej pewnie wyciąć z tej rozmowy taką króciutką wstawkę, bo wiele tych rozmów, podcastowych ma to do siebie, że oni nawet jak schodzą na temat konkretnego filmu, to tam trudno, przynajmniej no, w mojej no. ocenie, było wyciąć taki, taki punchline, nie żeby wyciąć jedno, dwa zdania, ale takie konkretne, które by coś mówiły, co dana osoba o danym filmie sądzi. I tutaj na przykład jest bardzo często tak, że oni nie wiem wchodzą chyba takim najszerzej dyskutowanym filmem czy dwoma filmami, do których się wszyscy chyba odnoszą w tym drugim sezonie, to jest Carrie i Dressed to Kill De Palmy. Zresztą miał dwa filmy De Palmy. I każdy opowiada o, o tych dwóch filmach, i wiesz, i to jest często tak, że to się nie ogranicza właśnie do, do jakiejś jednej tam jednego zadania podsumowania. Tylko każdy tam opowiada po prostu na okrągło, zanim dojdzie do sedna sprawy. Nie? I być może właśnie dlatego mi się tego Heidera najgorzej słuchało. Nie? A dlatego pewnie jest właśnie twarzą z sezonu, bo można było, wiesz. To wszystko ładnie posklejać. No ale widzisz, Dress to Kill będzie jako film, jako jeden z ważnych filmów w ostatnim odcinku. Przejdę do tego. I tam się będą o tym kilka osób będzie wypowiadać, a Kerry, o Kerry jest jeden segment w tym serialu i też się kilka osób wypowiada, ale akurat Bill Hader nie. Chociaż w podcaście o tym mówił, bo też słuchałem tego podcastu. Mhm. No mówię, tylko tego słuchałem. Ja jeszcze znaczy. Mówię, do podcastów chciałem przejść, ale jak już teraz o tym e, napomknęliśmy, to e, gdy słuchałem tego podcastu, to zwróciłem uwagę na to, że ten prowadzący, którego nazwiska ja nie pamiętam. Bo to nie Younger. jest Eli mm -hmm. Roth, e, No, mm, on tak jakby. O, znaczy on nie, nie prowadzi rozmowy, tak jak to było w Stevenie Kingu, takiej żywej. Tylko on nawet mówi. Będziemy mieli odcinek o tym i o tym i co sądzisz o tym i o tym. Takie jakby pytania zadawał, wywiady. Nie wiem, czy tak jest każdy podcast każdy, w drugim każdy. sezonie do, robiony. dokładnie każdy. dokładnie A każdy. To, mm -hmm. e, to tak, to mi się to mniej podoba. Ale to dobra. No myślałem, że może akurat wiedzieli, że Bill Hader będzie twarzą taką, tego to, to z nim taką spójniejszą rozmowę przeprowadzili, a reszta by była płynniejsza, ale to Nie, dobra, ale bo... nie, to to, wiesz, to, to to jest bardzo płynne, bo on w zasadzie pozwala na bardzo dużo tym rozmówcom. Mhm. Pada, padają takie konkretne pytania o konkretne tytuły, ale to właśnie wydaje mi się, że jest pokłosie tego, że na pewnych filmach się chcieli skupić i, i po prostu no, są takie filmy, które powracają, a są takie filmy, które nie wiem, powracają dlatego, że po prostu są kultowe. Nie wiem, Egzorcysta regularnie wraca, pomimo tego, że w zasadzie chyba nie było żadnego pytania o Egzorcystę w całym drugim sezonie, ale te rozmowy, to co ja mówię, że ten pierwszy odcinek mi się najmniej podobał, to właśnie jest tak, że one są takie bardzo luźne, nie? że naprawdę tam jest dużo innych tematów nawet momentami. tam Nawet te, ci rozmówcy czasem wręcz pytają, czy my możemy o tym rozmawiać, nie? czy to już nie, nie wykraczamy poza, poza tematykę. I on w zasadzie nie, nie, przy, nie, nie przycina takiej rzeczy. Nie w tym sezonie będzie o tym. No, nie, ale chodzi mi o to, że jak ja słuchałem ten jeden z Kingiem, to tam była taka płynna rozmowa, jak nasza. Mhm. Skakanie z tematu na temat. Gdy ja już byłem po serialu i słuchałem tego po serialu, to ja wiedziałem, w których momentach Elai naprowadza na tematykę z serialu. Ale tego w ogóle nie było czuć, bo on to robił płynnie, on przechodził. Oni sobie dyskutowali, i on nagle gdzieś tam rzucał jakimś filmem tak naprawdę w rozmowie, nie? Mhm. A potem jak przesłuchałem teraz w tym sezonie, no to to tak Sztywno mi padało z słuchawek, nie? Będziemy mieli odcinek o potworach. I tutaj, co sądzisz o takim filmie, na przykład takim i takim? To, to absolutnie nic nie psuje, nie? Bo, bo to nadal jest autonomiczny produkt, taki podcast, nie? Mhm. Ale jakoś tak mi ta, ta żywa rozmowa bardziej się podoba, ale to do tego jeszcze przejdę w końcówce, tak, bo tak, moim tak, zdaniem spokojnie. to ma trochę, mhm. e, trochę oddźwięk w serialu też. E, dobra, e, to jeszcze szybko podsumowując. Stephen King w serialu. Drugi odcinek potwory jest całkowicie bez Kinga, natomiast jest w nim segment o drugim rozdziale to. I nie ma Kinga. I to mnie już wkurzyło, pamiętam, na tym etapie. Oglądam, wiesz, serial, mam segment o to i Stephen King się nie wypowiada. Chociaż z tego, co pamiętam, coś tam o to mówił w e, tym podcaście, ale może to już w pierwszym sezonie wy, wykorzystali. Tutaj wypowiada się reżyser Andy Muschietti i aktor Bill Hader, oczywiście. Bo, bo, bo tak ten serial jest robiony. Jak mówią o jakimś filmie, to ściągają ludzi z... E, z tego filmu, jakichś, nie? Albo aktorów, albo reżysera, jak się uda, albo kogoś, nie? Odcinek trzeci, horror ciała, też bez Kinga i jest w nim dosłownie jedno zdanie Joe Hilla I ja już na tym etapie, wiesz, w połowie serialu mówię, kurde, no Kingowo jest katastrofa, nie? No Jak to zrobić na pół metra? No, a no jak tu zrobić do Radia Eska? Mamy 14 minut na liczniku i jeszcze do serialu nie przeszliśmy. E, odcinek czwarty czarownice Stephen King jest w dosłownie krótkiej rozmowie z Ilay Rotem na samym początku o Blair Witch Project. I to jest wszystko. E, odcinek piąty, przerażające dzieci. On znów jest bez Kinga, natomiast są w nim dwa segmenty o filmach Kinga i jest to właśnie Kerry, i tutaj wypowiadają się Nancy Allen, czyli filmowa Chris, e, William Cat, czyli filmowy Tony. I Piper Lori, czyli filmowa Margaret White, e, matka e, Kerry. Matka Ona w ogóle mówi, że nie, 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 wie, nie wie, dlaczego e, wszyscy się jej bali, bo dla niej ta rola była śmieszna. E, I mówi, mówi też o tym, jak zrobili te sceny z nożami na koniec, gdzie noże wbijają się w jej ciało. A oprócz tego o Kerry wypowiadają się Brian Fuller, Ari Astar, e, Don Mancini, Megan Fox, Greg Nicotero, a Stevena Kinga nie ma. I jest tutaj segment o dzieciach kukurydzy. Wypowiada się Ryan Turek. Nie wiem, jak to się czyta. On jest podpisywany jako kolej z Blumhouse, ale jak przeglądałem jego biografię, to on tam w wielu różnych serwisach i magazynach pisał. I jakaś aktorka z The Walking Dead, której ja nawet nie pamiętam, co to jest za rola. I znów Don Mancini, nie? I mamy jeszcze takie wstawki, bo jak to jest o dzieciach, to mamy takie przerywniki, są scenki z cmentarza, z lś... cmentarza dla zwierzaków, tego starego, jak Gage kroi e, Judah Krendala i z leśnienia. No i właśnie odcinek szósty, za chwilę do tego przejdę już tak dokładniej. Dziewięć koszmarów, e, tutaj jest blok o Creepshow. I tutaj w końcu wraca Stephen King i są nawet ze dwie wstawki aż z nim, najbardziej Mówi o Pomyśle na film, a potem mówi o Karaluchach. Wypowiada się też Grek Nikotero. Przy czym nie mówi tej fajnej anegdotki, którą ty mi sprzedałeś, nie ma jej w serialu. Mhm. I, I to jest dla mnie rozczarowanie tego sezonu. To jest jedyna, pierwsza i jedyna wstawka Toma Saviniego. Mówi o segmencie skrzynia. I mówi o tym potworze, co był w skrzyni, o Fluffy. Mówi o tym, że nie umiał go zrobić za bardzo, że nie umiał jeszcze tak poruszać lalkami i pomagał mu koleś od efektów ze Skowytu. No i jeszcze o Krypshow wypowiada się Michael Dogerty. Czyli podsumowując, ten serial nie? pod kątem Kinga. King jest w trzech z sześciu odcinków i za każdym razem mówi, nie wiem, jedno, dwa, maksymalnie trzy zdania. Jest pięć bloków o jego ekranizacjach. Jego wypowiedzi są przy dwóch tych blokach. Joe Hill jest w dwóch odcinkach i mówi łącznie dosłownie dwa zdania. Czyli na sześć odcinków to jest całe Kingowe podsumowanie tego serialu. No to ja podcastowo dodam trochę, bo tego Kinga może jakoś wiele więcej nie ma, ale jest wyraźnie obecny. Bo raz, że tak jak wspomniałem, w zasadzie o Kerry wypowiadają się chyba wszyscy którzy w tym sezonie zagościli, może chyba poza Rogerem Kormanem, który też w podcaście jest, ale generalnie, chociaż on też chyba, wydaje mi się, że nawiązuje do Kerry, ale bardziej tak producencko w kontekście horroru, albo może już teraz coś kręcę. Natomiast poza Kerry w zasadzie to z takich ciekawostek, to na pewno, jeżeli ktoś Kinga lubi, to właśnie warto odsłuchać sobie rozmowę z Gregiem Nicotel bo on nie tylko mówi dużo o mizery, ale właśnie wspomina bardzo dużo rzeczy związanych z Creepshow I, i to naprawdę była no fantastyczna ja na rozmowa. Przysługam. To Sig trochę sprzedał po prostu dosłownie dzień wcześniej przed tym, jak, jak ja ten podcast słuchałem trochę informacji, ale ja i tak byłem zaskoczony właśnie jak mocno Nikotero. Jest historycznie umocowany już właśnie w efektach specjalnych i, i, i w tym wszystkim, i w tej miłości do gatunku. E, su, super sprawa i, i super rozmowa. E, ty wspominałeś o tym, że Andrzej Owredal wspomina w podcaście o tym, że robi Wielki Marsz, czyli, czyli to też jest jakby tam e, lekko wspomniane i tam ten King trochę się przy tej okazji pojawia. E, no i w zasadzie to z takich podstawowych rzeczy to tyle. No, Mówię, wraca, wracają jakieś tam filmy, ale poza y, Kerry, to, to mówię, to raczej, jeżeli by ktoś słuchał tylko i wyłącznie dla Kinga. No to myślę, że niespecjalnie ma co, cokolwiek więcej poza właśnie tymi wstawkami i tym odcinkiem z Gregiem Nicotero. Po, po co wybierać, jakby ten konkretny podcast? Co nie zmienia postaci rzeczy, że mhm. warto po niego sięgnąć, ale to dojdziemy dlaczego. Z Gregiem Nicotero w pierwszym sezonie był dwu i pół godzinny podcast, ale tam był razem z Robem Zombie, bo oni mieli tak jakby, studio w pierwszym sezonie. Tak, i tak, to, to jest, był jest chyba ostatni odcinek e, pierwszego odcinek? sezonu, gdzie oni są w trójkę. Mhm. Mhm. A to jeszcze sprzedaj tę anegdotkę o Kripshow, bo jak o nich wspomniałem, to, Aha, no okay. niej to padnie z to, podcastu. To Anegdotka jest naprawdę rozczulająca, dlatego, że Nikotero wspomina, jak przez jakieś tam kontakty rodzinne trafił na plan Creep Show jako w zasadzie dzieciak. No i, i, i też zafascynował się postacią Tomasa Saviniego. On tam nawet wspomina, że wszyscy kochają Saviniego i wszyscy do niego lgnęli. No a że to były inne czasy, więc on na planie mógł tam sobie przy nim siedzieć i właśnie podpatrywał i brał udział w pracach nad robieniem tych wszystkich potworów. Pewnie jeszcze nieczynny, ale, ale właśnie, że mógł się temu przyglądać. No i wspomniał o, o, o tym, jak w momencie, kiedy zaczął robić ten serial Creepshow, no to brat się do niego odezwał, że ma jego plakat, na którym on zdobył sobie plakat filmowy z Creepshow, dopisał tam swoje imię i nazwisko i rodzicom, jak by pokazywał jeszcze jako, jako dzieciak, że kiedyś to, to będzie właśnie je, plakat z, z jego prawdziwym nazwiskiem, że on to kiedyś zrobi. I on w ogóle o tym zapomniał po prostu już pewnie w ferworze walki i dziesiątek filmów, przy których pracował, bo dla mnie to był naprawdę ogromny szok, jak ja usłyszałem, przy jakiej ilości absolutnie kultowych filmów ten facet pracował. No i, i brat mu wtedy właśnie przypomniał anegdotkę o tym, i, i to naprawdę jest coś rozczulającego, nie? że że pasja od takiego spotkania z, no w zasadzie nawet trudno powiedzieć, że z idolem, no bo do, dla pewnie młodego Grega Nicotero no to Savini był po prostu jakimś tam gościem z filmu i, i tyle, ale od spotkania właśnie takiego teoretycznie niepozornego do pracy zawodowej na całe życie i, i, i sporej kariery z tym związanej no fantastyczna sprawa. I takie no jakieś, wiesz, zatoczenie koła, nie? Super rzecz, naprawdę. Mm -hmm. No to jest super. No to jest w ogóle chyba największy plus, może nie tyle serialu, bo z serialu niewiele się dowiedziałem, ale tego podcastu najwyraźniej, że kurczę, my siedzimy w horrorach od nie wiem 30 lat. A, a tylu rzeczy się dowiadujemy teoretycznie podstawowych. No, no, prawda. gdzieś tam, zakulisowych oczywiście, nie? I, i, i patrz jak to, kurde, jak to podbudowuje ten serial Creepshow, nie? Który jest dla nas fantastyczny, który kochamy, który omawiamy odcinek po odcinku, nie? W którym wydaje się, że mamy wiedzę niesamowitą, a tutaj odkrywają nam karty takie, że to jest naprawdę spuentowanie, gdzieś tam zwieńczenie bardzo długiej historii wielu osób, nie? No mhm. bo Joe Hill też wychował się na planie Creepshow, Greg Nicotero wychował się na planie Creepshow, Tom Savini wrócił w serialu Cripshow, nie? I oni wszyscy tam wracają i to tworzą dalej. Także, kurde, jak to podbudowuje ten serial, fajnie. No, no, dla, dla anegdotek o Cripshow, to zdecydowanie też tego podcastu Nikotero warto posłuchać, bo tam, jak on na przykład opowiada, w jakim tempie oni kręcili ten serial, na przykład, czy za jakie pieniądze, to ja się też za głowę łapałem, nie? Że tu jest ogromny szacunek za to, bo oni tam dosłownie mieli, wiesz, po kilka dni e, zdjęciowych na odcinek, więc po prostu, jak my czasami tam. Zwracaliśmy uwagę, że coś można było poprawić albo że coś wygląda kameralnie, to jak się weźmie pod uwagę, za jakie psie pieniądze oni to robili i w jakim tempie, no to po prostu. To, ja miałem takie skarżenia z tymi filmami Kurmana, który kręcił w tydzień, a oni na przykład, nie wiem, na odcinek mieli trzy dni i, i wiesz, i trzeba było to, to wszystko zrobić. Oczywiście tam jeszcze postprodukcja i tak dalej, no ale i tak, nie, to, to jest naprawdę. Pod kątem no. Show to, to zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Zresztą w ogóle cały ten odcinek z Nikotera jest fantastyczny, także to yy, odsyłamy do odcinka po prostu. Dobrze, to ja teraz przelecę przez te sześć odcinków, nie będę wymieniał, kto, gdzie jak. Tak jak powiedziałem, w każdym odcinku jest tak, że przy, je, jeśli jest blok o filmie, to ktoś z tego filmu jest. Jeśli nie może być reżyser, bo na przykład nie żyje, to jest ktoś inny. Nie? Albo czasami archiwalne nagrania z reżyserem, ale w tym sezonie jest chyba tylko jedno archiwalne nagranie e, z Kronenbergiem. E, w poprzednim było ich trochę więcej. T co jest ciekawe, tak jak przy pierwszym sezonie ja podkreślałem, że dla fanów chorobu to jest takie. Wiesz, fajne, ale, ale nic nowego się nie dowiecie, mm -hmm. żadnych nowych filmów raczej nie poznacie. Ja mówiłem o tym, że z tych wszystkich filmów, które były wymieniane, ja nie widziałem tylko dwóch, z czego jeden nadrobiłem chwilę później, a drugi to nawet nie pamiętam, co to był za film. Tak w tym drugim sezonie, no to niestety wstyd się przyznać i kilka razy tu ze wstydem pewnie coś przyznam. Ja nie widziałem bardzo dużej części tych filmów, o których mowa. Chociaż to też są jakieś tam znane tytuły i kultowe, ale gdzieś mi umknęły, gdzieś na nie. Na nie. Nie, z, no, no, nie było nam po drodze. I niestety przez to dostałem też trochę spoilerów. E, sz, szczególnie z tych nowszych filmów, bo ja zazwyczaj po, po kilku latach siadam do, do nowych filmów bardzo często. E, no dobra, a były takie odcinki, na przykład, gdzie wiesz, znałem jeden albo dwa tytuły. E, także o, a to faktycznie bieda. to już duże rozdro, rozdrobnienie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, no, o te tytuły. No. Ciekawe. Ale wiesz, zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać, czy to mnie zaciekawi. I, I w sumie nie. W sumie lepiej mi się oglądało ten pierwszy sezon, bo, bo tutaj mówię... Yy... Nostalgia ci się załączała po prostu. No, no to jedna rzecz, ale druga mówię, no jak było o takim Hereditary, na przykład, którego ja ni niestety cały czas nie widziałem, no to dostałem na twarz, nie wiem, masę zwrotów akcji z tego filmu plus zakończenie sobie obejrzałem, nie? Najprawdopodobniej, więc tak trochę byłem zły po tym odcinku, no ale na własne życzenie, nie? Sobie to zrobiłem. Dobra, ja odcinek po odcinku wymienię filmy, ewentualnie z, z jakimś komentarzem. Jeśli nie będzie żadnej dyskusji, to nie będzie jeśli będziecie mieli ochotę podyskutować w komentarzach, czy to jest dobry wybór, czy nie, no to zapraszam. Odcinek pier pierwszy, piekielny dom. I teraz tak. Mizeri, gdzie do mnie odgrywa rolę więzienia. Ostatni dom po lewej, gdzie moim zdaniem dom nie odgrywa żadnej roli, e, istotnej roli, poza, nie wiem, mie miejscem zemsty. E, dom tysiąca trupów, którego ja nie pamiętam tego filmu. E, dom w głębi lasu, który ma sens. Emityville ma sens. Sinister, z tego co pamiętam ma sens i też mówią o Lost Highway, ale z tego co pamiętam, to chyba chodzi o ten, o ten takie Home Invasion z kamerą. Chyba o to chodziło tutaj. Nie wiem, czy to ma sens jako wspomnienie w takim odcinku. Pojawiają się takie wstawki, przerywniki w każdym odcinku. Ja nie będę ich wymieniał, bo to są takie, wiesz, w przerwach na reklamie uh -huh. Jest tak, takie migawki z różnych filmów. Tu powiem, bo tutaj ma sens, bo po, w tych migawkach pojawia się You On, pojawia się 7 Bram Piekieł, teksańska masakra Piło, mechaniczną i Evil Dead i jakieś inspiracje Evil Dead, ale nic z tego nie jest omawiane. To są tylko takie migaweczki, gdzie narrator, czyli Eli Roth, tak wiesz, e puentuje segment przed reklamami i powiedzmy rozpoczyna po reklamach, nie? Także to jest tylko jako takie ten... A, a szkoda, bo liczyłem, że akurat o You czy nie wiem, o, o jakichś takich filmach będzie. Odcinek drugi Potwory. I to jest taki trochę analogiczny do pierwszego sezonu, bo w pierwszym sezonie był podobny odcinek, który nazywał się Killer Creatures. I powiem ci, że dla mnie to był trochę rozczarowujący odcinek, bo on był najmniej horrorowy, mam wrażenie. Bo mamy tak, obcego, spoko, ciche miejsce, spoko, ale potem mamy dość długi blok o King Kongu, i oni się tam, wiesz, zachwycają i przejeżdżają przez wszystkie King Kongi, przez cztery w sumie wersje z 33, 74, 2005 i ten najnowszy Kong. Potem jest o Godzilli, no a dla mnie King Kong i Godzilla to nie są raczej horrory. Jest blok o Cloverfield, no to spoko. Jest blok o coś, Carpentera, o rozdziale drugim to, i na końcu o upiornych opowieściach po zmroku. No to tutaj tylko jedna uwaga: że po tych dwóch odcinkach to ci powiem, że poza dosyć długą rozmową Manciniego na temat King Konga, o, o którym to filmie, on mówi, że to był jeden z takich istotniejszych dla niego osobiście filmów. To w zasadzie ani z pierwszego, ani z drugiego odcinka to prawie nie ma tych filmów w podcaście. Pojawia się gdzieś tam Ostatni Dom Po Lewej, w kilku rozmowach, jako no istotny film dla gatunku. I między innymi w jednej z rozmów jest, jest dyskusja na temat tego, na ile, na ile ten film jest zabawny na swój pokrętny sposób. Ale no, to, to trochę zaskoczenie dla mnie, bo naprawdę tu na razie żaden film praktycznie nie ma miejsca w podcaście. No bo przejdziemy do puenty, ten drugi sezon podcastowy to jest najprawdopodobniej, nie wiem, jakaś bardzo duża zapowiedź, duż, wielu sezonów najprawdopodobniej, bo ja mam na końcu wypisane nazwiska, które najczęściej pojawiają się w serialu i wszystkie nazwiska z podcastów i gdzieś tam sobie zaznaczałem przy podcastach, czy on w ogóle był w tym sezonie i nie wszyscy byli, a niektórzy byli na, na, dosłownie na chwilę, także naprawdę ten drugi sezon podcastowy to jest taki, takie dziwne zjawisko. Eee, I teraz tak, trzeci odcinek. Czyli horror ciała, body horror, coś na co czekaliśmy. I tu ci mówię co jest. Hellraiser, potem jest Cronenberg, czyli wideo Dromi Mucha, potem jest Under the Skin. Nie pamiętam kompletnie o czym oni mówią. Zapisałem sobie tylko, że temat kobiecego ciała poruszają. Potem jest azjatycka gra wstępna, Cabin Fever, bo to zawsze musi być jakiś tam film Rota, żeby on sobie mógł pogadać, ale no tutaj spoko pasuje. Jest Society, Towarzystwo Briana Juzmy. Freaks, dziwolągi i człowiek-słoń. I są wstawki, przerywniki tutaj też mogę zaznaczyć, bo są wstawki z ludzką stonogą bardzo często. I na tym zamykamy odcinek o bodyhuggerach. Body no to faktycznie, podcastowo zabawnie, bo znowu poza cabin fever, które jest dosyć długo dyskutowane w rozmowie z Rotem i poza człowiekiem-słoniem, który pada w kilku rozmowach, ale też najwięcej chyba miejsca ma Urota. To y, znowu nic z tych filmów nie pada w podcaście. Ale poważnie, jak ci mówię, te podcasty mają średnio godzinę. Wszystkie one są najkrótsze 40 minut, najdłuższe mają po półtorej mhm. godziny. I na przykład Roger Corman w tym serialu powiedział jedną wstawkę. Nie, no bo Ro Roger Corman to też mnie właśnie zastanawiało nawet, gdzie on w tym y, serialu by znalazł miejsce, bo ta rozmowa jest bardzo ciekawa ale mam wrażenie, że tak nie, nie przystawała mi w ogóle do tego drugiego sezonu y, serialowego. I ja wiem, że duża część z tych podcastów jest z pierwszego sezonu, także mówię, no, no bawią się tym materiałem, który mają. Pytanie, czemu go już udostępniałem w audio. Ale no to, to, to jakieś tam, nie wiem, może dojdziemy do jakiegoś e, podsumowania. Odcinek czwarty, Czarownice. I ja chyba nie byłem zadowolony, chyba liczyłem na coś innego. Bo mamy tak, zaczynamy od Blackwitch Project, potem mamy klasycznego Czarnoksiężnika z Krainy Os, Czarownice z Eastwick, Szkoła Czarownic, e, Dziedzictwo Hereditary, The Witch, e, Te Stare Wiedźmy, e, nie ta nowa wersja, co teraz powstaje, o starych wiedźmach i tutaj wypowiada się Brian Henson. To jest animator, lalkarz i to jest prezes The Jim Henson Company i syn Jima Hensona. I na koniec mamy jeszcze The Lords of Salem i Suspiria, Stara i Nowa. No to tutaj z kolei Rob Zombie tak naprawdę w podcaście o panach Salem najwięcej, jeżeli chodzi o, o ten odcinek, a tak poza tym to znowu nic prawie nie ma z tych filmów. Wiesz, co dla mnie, nie wiem, wiedźmy niepotrzebne tutaj chyba. To nie jest horror. To jest familijna bajka, z tego co pamiętam. Może, może jest brutalna, może wiesz, ja jako dziecko lat 80. czy 90. E, chłonąłem takie rzeczy, może teraz bym na to inaczej spojrzał. Bardzo dawno nie widziałem tego filmu. E, Szkoła czarownic też wydaje mi się, że całkowicie do pominięcia tutaj chyba. Nie, no wi wiedźmy nie są horrorem. No to, to jest taki film familijny. No Jest mroczny, ale to jest wiesz, no. Film familijny, mimo wszystko. A na przykład ten film, który bardzo jest chwalony przez um, chłopaków z pełnej sali um, i z tego podcastu, który prowadzi y, Adrian Bush. Y, Hexen? Hexen, No, no to tutaj jest tylko jako plansza Aha. dosłownie. A nie, bo tu, a, okay, nie, bo tu jest jeszcze hereditarii. O, oh, sorry, bo ja tak powiedziałem, że nie ma. A tu, jeżeli hereditarii jest przy wiedźmach, no to jest cała rozmowa za sterem. I, I to jest druga, moim zdaniem, relatywnie słaba rozmowa, dlatego, że w zasadzie rozmowa z Asterem, ale to też może być pokłosie tego, że trzy czwarte, czy połowa tej rozmowy to jest też rozmowa z Rotem, czyli on dochodzi w którymś momencie do tego Kurta Siangi i tam bardzo mocno ta rozmowa jest skupiona na filmach Astera, czyli właśnie jest Hereditary, jest Midsommar i jest mało miejsca na, na te inne rzeczy. Aha, ale wiesz, to ten odcinek, ten czwarty odcinek serialu też mnie wkurzył troszkę, bo ja, ja wam też o tym pisałem na bieżąco. E, tutaj mamy tak e, dwóch, dwoje krytyków filmowych. Dwie filmoznawczynie, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że tak to się tłumaczy, film Scholar, Scholar, Scholar. E, mamy kilka autorek książek, ale takich książek o danym zagadnieniu. Wiesz, o jakimś zjawisku społecznym, nie konkretnie o horrorze, tylko o, nie wiem, e, rola kobiety gdzieś tam albo coś takiego. One się przewijają bardzo często w serialu. Mamy jakąś komentatorkę kultury, czymkolwiek jest komentator kultury. E, no i oczywiście mamy też masę nazwisk, które tam powiedzą Poznanie 2. Horrorowych, ale mnie już to wkurzało, bo to jest kurczę, no Masz tutaj pięciu, siedmiu ludzi tak naprawdę niezwiązanych za bardzo z horrorem, nie? Uh -huh. I, i, to się te, I to się też przewija przez ten serial. No i tego nie ma w podcastach, bo w podcastach masz rozmowy raczej z twórcami horroru. Znaczy, to, to, to też tak, w większości przypadków tak, ale na przykład są takie rozmowy, powiedziałbym nie tuzinkowe, jak na przykład rozmowa z Megan Fox. Ale to jako, że ona pewnie będzie z Jennifer's Body, zakładam w którymś z późniejszych odcinków, to ja jeszcze może do tego powrócę. Właśnie, nie. Właśnie Jennifer's Body było w pierwszym sezonie. A no to patrz. A Megan, Fox... a, a Megan Fox jest w drugim, no to okej, okay, to, to, to dopowiem od razu, to, to co mam na myśli. Bo na przykład ja ten odcinek wziąłem sobie jako w zasadzie chyba pierwszy, bo był krótki. akurat nie miałem dużo czasu, więc stwierdziłem, że wezmę jeden z najkrótszych odcinków, odpaliłem i ta rozmowa jest rewelacyjna. Ja, ja się trochę za głowę łapałem, co Megan Fox tu robi, bo mówię, no 30 minut gadania na podstawie jednego horroru, w którym wystąpiła, to, to słabo. So... A ona oczywiście tam mówi dużo i skupiałem się na Jennifer's Buddy, ale właśnie to jest to, za co mi się tak ten drugi sezon podoba: że jest rozmowa na różne tematy i na przykład, właśnie jest dużo o odbiorze tego filmu, o odbiorze samej Megan Fox i tego, jak jej odbiór wpłynął na odbiór Jennifer's Buddy, o kobietach w Hollywood, ale w takim, w takim wiesz, fajnym stylu, nie? że mamy dużo takich ciekawych rzeczy, z wewnątrz tego środowiska, tak naprawdę, też o, o których albo nie wiemy, albo które nie są takie zupełnie oczywiste. I pomimo tego, że wiesz, ten, ten horror może nie jest akurat w tej rozmowie na pierwszym planie, chociaż też jest go dużo. I na przykład są fajne y, anegdotki o tym, jak Jennifer's Buddy stało się filmem kultowym w Stanach, i, i nagle Megan Fox jeździ po konwentach, tak naprawdę, i się spotyka z fanami grozy, nastoletnimi fanami grozy teraz, y, i na przykład jak ona reaguje na horrory z dziećmi, mając trójkę dzieci. Bardzo fajne, fajne rozmowy, chociaż mówię, no nie, bardzo nieoczywiste, no bo naprawdę ciężko by powiedzieć, że Megan Fox jest jakąś ikoną horroru, nie? I, I nawet jeżeli ktoś kojarzy Jennifer's mhm. Buddy, a myślę, że to może nie być film jakoś bardzo przesadnie kojarzony, to i tak by pewnie większości z nas, bo mi by nie przyszło też do głowy, żeby ją zaprosić, a, a wyszła z tego naprawdę bardzo dobra rozmowa. Ja nie wiem jak to było, bo ta rozmowa była nagrywana pod drugi sezon, tak czy poleciał w drugim sezonie podcastu, ale czuć z niej, że to jest nagrywane pod ten sezon. Jest to kom nie kompletnie wiesz. nie, Kompletnie nie, ale ja nie wiem w ogóle co tu się zadziało, bo ja jestem na 99% przekonany, że w rozmowie z Bilem Heiderem, która była pierwszym odcinkiem, rozmowa się kończy tym, że wkrótce będę rozmawiał z Barbarą Muszetti i z jednym z dzieciaków, nie pamiętam którym z to, pod kątem trzeciego sezonu, a Barbara Muszetti będzie za tydzień w, w tym drugim sezonie podcastu, więc, więc wiesz, więc no, nie, nie, nie mam pojęcia. A jest na, a drugim, a jest na przykład w drugim sezonie jest na przykład Joel Schumacher, który y, zmarł i czuć, że ta rozmowa nawet nie wiem, czy tam Kurt nie, nie opatruje jej komentarzem, że to była rozmowa właśnie tam chyba nie wiem, w 2018 czy w 2019 więc wiesz, więc to tak ja jestem ciekaw tak naprawdę, jakie głębokie oni mają archiwa tych rozmów i, i, i na no, ile oni sobie no. tym żonglują bo ja mam wrażenie, że poza naprawdę paroma rozmowami, jak chociażby właśnie rozmową z Asterem czy z Robem Zombie które ewidentnie były rozmowami ukierunkowanymi pod konkretne na odcinki, to w zasadzie cała reszta to jest wiesz, bardzo luźna pogadanka około-horrorowa. Ewentualnie z kilkoma takimi punktami, mhm. które powracają. No, ja ci powiem, że Joela Schumachera na 99% nie było w ogóle w tym sezonie yy, serialowym bo ja kompletnie nie kojarzę żadnej sceny z nim. Pewnie trzymają to na jakieś Lost Boys czy coś, bo Ta, chyba o tym o, jeszcze właśnie nie Właśnie on bardzo dużo o Lost Boys opowiada. Są fantastyczne nie pamiętam, rozmowa. może w pierwszym sezonie to było. Nie pamiętam, bo w pierwszym sezonie był odcinek o wampirach, więc powinien tam być Lost Boys. Więc może to jest faktycznie, może część Schumachera poszła w pierwszym sezonie. No nie pamiętam w ogóle, nie? Natomiast co się tyczy Megan Fox, no to ona jest w tym sezonie, ale ja mam wrażenie, że to jest, wiesz, na palcach jednej ręki policzysz jej Jakieś tam wstawki, bo jednak ja sobie staram, staram się zapisywać. Jak oglądam odcinek, to sobie zapisuję na kartce yy, znane nazwiska, które się pojawiają, potem yy, ich tu nie odczytuję, nie? bo to jest, kurde, sześć stron zapisanych po całym, albo i więcej po całym serialu i mi się tam Megan Fox jakoś szalenie często nie przewijała tutaj, także jej musi być niewiele. A nie pamiętam, czy w pierwszym sezonie była, bo na pewno był segment o Jennifer's Body, ale nie pamiętam, czy tam Megan Fox się wypowiadała. Podejrzewam, że pewnie tak. No tam była Diablo Cody w pierwszym sezonie, która. Napisała scenariusz do Jennifer's Body, więc mhm. no pytanie: Czy one były we dwie? Czy, czy tylko na przykład w tym pierwszym sezonie była Diablo Cody, a wpadli na pomysł, żeby zaprosić Megan Fox do drugiego sezonu? Tak wiesz dodatkowo, nie? No. Natomiast to, od czego zaczęła się tutaj ta długa dygresja, czyli ci krytycy filmowi, jacyś filmoznawcy i tak dalej, ja nie mam z tym problemu, że tacy ludzie się tutaj pojawiają, bo to nawet jest dobre, wiesz, spojrzenie z trochę bardziej, nie wiem, naukowej strony, albo, no, no człowiek, który jest tam gdzieś przeszkolony w tym, który ma jakąś wiedzę i gdy na przykład są horory, które poruszają jakiś problem społeczny, no to fajnie, jak ktoś się inny wypowiada, a nie tylko twórca, czy fan, ale mam wrażenie, że w tym sezonie ich jest za dużo. Ja jednak wolałem Patrzeć na wiesz, na tych wyjadaczy horrorowych, którzy zjedli na tym zęby i się tym jarają i się tym bawią, niż na jakiegoś krytyka filmowego, film filmoznawcę, który po prostu sucho mi o tym gada. Nie? Dobrze. Piąty odcinek, przerażające dzieci. Już do, dobiegamy do końca. I tutaj właśnie zaczynamy od Kerry, potem mamy taki blok, zestaw. Musimy porozmawiać o Kevinie w zestawieniu z filmem Bad Seed z 1956 roku. I to jest ciekawe, bo tu jest wywiad z aktorką, która grała wtedy małą dziewczynkę. To jest trochę analogiczne w pierwszym sezonie, gdy było o ptakach. To był wywiad z T.P. Hedren, z którą też jest podcast zresztą. Dalej jest Wioska Przeklętych. Who Can Kill a Child? Ja tego filmu nie znałem, to jest hiszpański film. Bardzo go polecali i on kurde wyglądał całkiem nieźle, ci powiem. Właśnie o dzieciakach mordujących dorosłych. No to też nie znam. Jest Pomiot Kronenberga, i tu jest właśnie jedyna wstawka Rogera Kormana w całym tym sezonie. Mhm. Jest, a jednak żyje. I kurczę, nawet mi się to spodobało, bo ja jednak żyję, widziałem w dzieciństwie taki kultowy film, jak byłem dzieckiem, a gdy pierwsze dzieci moje zbliżały się do przyjścia na świat, ja chciałem zrobić sobie maraton i zrobić podcast. Nie, 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 nie rób tego. Ja niedawno nadrobiłem pierwszą część i to nie był dobry film. Nie przebrnąłem, nie przebrnąłem wtedy przez pierwszą część. Co prawda, ciekawe mówią, że ta lalka nie była animowana. Ona była po prostu lalka i oni kombinowali jak zrobić, żeby tego nie było widać na filmie. I gdzieś tam, wiesz, czy to z Liści, czy za, za czegoś wysta wy wystawia głowę, jest bardzo duży segment o głowie do wycierania lincha. Tak, tak. No to też to jeden z filmów, który się przywija. I tutaj taka ciekawostka, wypowiadał się Kit Gordon, czyli Arnis Christine, przy czym był on podpisany jako reżyser The Walking Dead. Hmm. I tak sobie pomyślałem, kurde, ale wiesz co, na początku sobie pomyślałem, ale oni bez sensu te podpisywali mnie, a potem sobie pomyślałem, to jest AMC, nie? Więc w takich drobiazgach nawet promuje swój serial, nie? Gdzie, no naprawdę, te, ta, ta twarz jest dla mnie znana z filmów z lat 80., których widziałem kilka, a nie jako reżyser The Walking Dead, nie? No ale dobra, dobra. On się jeszcze pojawi w szóstym odcinku. Bo szósty odcinek to jest, jest ma zupełnie inną formę. Nazywa się Dziewięć Koszmarów. I na samym początku ROT robi wprowadzenie, że opowiemy o dziewięciu ważnych filmach dla tego gatunku. I żeby było jasne, to nie są jakieś tam. To, to, nie, to, to nie jest tak, że to jest dziewięć najważniejszych filmów w historii horroru. No bo wiesz, no, 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 no umówmy się, wielu twórców horroru nie, nie żyje i oni musieli się do tego dostosować, nie? O czym mogą sobie pogadać. To jest dziewięć jakichś ważnych filmów. Co prawda ja notowałem na bieżąco i mi wyszło 8 i za cholerę nie wiem, gdzie tutaj jest ten dziewiąty koszmar, ale to ci tak powiem, wymienię, co tutaj za filmy są, w jakiej kolejności i co to jest. Jest trochę inna formuła, bo na przykład. Nie wiem, zaczynamy od As, czyli od Tomy, Jordana Pile. No i to jest normalna, wiesz, wywiad. Rod siedzi na kanapie, Jordan Pile siedzi na kanapie i sobie rozmawiają. Plus wypowiedzi aktorów, nie? Tak nie było w tym sezonie takiej formuły. Potem mamy American Psycho i tutaj Mary Harron, z którą też jest chyba podcast, reżyserka tego filmu. Potem jest taki dwupak jakby, Wicker Man, ten oryginalny z 73 i Midsummer. No i tutaj właśnie Ari Aster, Joe Dante, potem jest o Show, o tym już mówiłem, potem jest Pieces, to jest, jezu, jak to było po polsku, kawałki, szczątki, to jest o takich puzzlach z 82 roku, slasher, ten akurat oglądałem kiedyś, o, o, o mordercy, który sobie kroi kobiety i tworzy taką układankę. Tak, tak, tak. Potem jest właśnie Briana de Palmy w przebraniu mordercy, czyli Dress to Kill. I tutaj właśnie też się wypowiada Nancy Allen, czyli ta Chris Kerry i znów jest Keith Gordon, tym razem podpisany jako aktor z Dress to Kill. I na koniec jest włoskie kino. Taki blog, robią takie wprowadzenie o włoskim kinie, o Giallo, o Dario Argento, a tak naprawdę przechodzą do dania głównego, czyli do Cannibal Holocaust. I na tym kończy się nasz szósty odcinek. Oczywiście tutaj akurat tych filmów się pojawia dużo w podcaście. I to pytanie, co było pierwsze? Czy oni te filmy po prostu sobie wybrali, czy nagrali rozmowy i wybrali te filmy właśnie z tych rozmów? Bo w zasadzie tutaj poza tym. Nie, w zasadzie wszystkie. bo Chciałem powiedzieć, że poza Wikermanem, ale Wikerman też jest tylko urota, bo to jest tak, że Wikerman i Pisys to są filmy, które omawiał Rot. Cannibal Holocaust też się pojawia, chyba tylko w jednej rozmowie. American Psycho też w zasadzie w jednej rozmowie, no mówię, takim szerzej dyskutowanym filmem jest Dressed to Kill, który się przewija w zasadzie w każdej jednej rozmowie. I to jest w sumie ciekawe, bo z tego podcastu wychodzi mi na to, że to jest jakiś bardzo ważny film w Stanach Zjednoczonych. Istotny jakoś wiesz tam, a ja go nie widziałem na 100% i, i to z takim ja do, do nadrobienia tak naprawdę, chociaż oni mówią, że on ze współczesnej perspektywy byłby bardzo kontrowersyjny, ale że to jest duży spoiler, to tu nie będę w to wchodził tak naprawdę. Dlaczego? Okej. Okay. A na koniec ja sobie wypisałem jeszcze nazwiska, te, które się najczęściej pojawiają w tym sezonie serialowym, i w porównaniu obok wypisałem sobie nazwiska z podcastu i to zaraz zobaczysz, że to no nie gra. Bo tak jak powiedziałem, główny to jest Billy, Billy Hayder, ale potem bardzo często pojawia się Joe Dante. O. Nie było w drugim sezonie podcastu z nim. Brian Fuller też nie było podcastu. Bo on był w pierwszym. Fuller był to, w pierwszym. To, no. No, czyli to są wycinki z pierwszego, nie? Tylko zostało im więcej niż z Kingiem. Tony Timpon, to jest redaktor magazynu Fangoria w latach 1985-2010. Przez ile? 35 lat, redaktor: 25. Jezus, Maria Matematyka, siada. Ari Aster, no to on jest faktycznie z tego drugiego sezonu podcastowego. Plus czasami pojawia się ta aktorka, która grała tą młodą dziewczynę w Hereditary. Ale ona jest chyba tylko w dwóch wypowiedziach. Edgar Wright, i to jest znów z pierwszego sezonu. Mhm. Tak. Don Mancini, to jest z drugiego sezonu. Dana Gould, czyli on jest podpisywany jako twórca serialu Stan Against Evil. On też zrobił tutaj taką zapowiedź dam podcastu pewnego, który niedługo się pojawi, zrobił Toys of Terror, napisał scenariusz. Scott Derrickson, też się często pojawia. Gierek i tego Rob Zombie, no to to y, siłą rzeczy y, wiemy, że y, oni to tutaj są taką twarzą obu sezonów i nagrali bardzo dużo. John Landis, slash. O. Slash był, no slash był na plakacie pierwszego sezonu i on w pierwszym sezonie też e, trochę mówił. Mick Garris jest, wiesz, jest może i sporadycznie, ale tak naprawdę jest w prawie każdym odcinku, tylko że z jakąś jedną wypowiedzią. No i reszta to taka bida, wiesz, Stephen King bardzo rzadko, Joe Hill, to żal wspominać. Raz jest Brian Juzma e, archiwalne nagranie Davida Cronenberga, no i ten biedny, biedny Tom Savini, gdzie ja byłem najarany na Toma Saviniego, bo chociaż niestety ja nie miałem takiej okazji, żeby poznać go na Planie Cripsze, no to jestem jego wielkim, wielkim fanem od dziecka i jak usłyszałem trailer podcastu, że gdzie na końcu pada jako ostatnie nazwisko bodajże Tom Savini, to czekałem na to i byłem bardzo zły, że go nie ma w serialu i gdy myślałem, że podcast jest już zakończony, to w ogóle byłem pieruń z bo mówię, może nagrali trailer zanim mieli gotowy materiał i coś nie wypaliło. No podejrzewam, że to, ten Tom Savini wskoczy jeszcze na Spotify, także tak jak mówiłeś, że przynajmniej 14 odcinków, no myślę, że przynajmniej 15 ten Tom Savini podejrzewam, że się pojawi. Czekam na ten odcinek. No to faktycznie, podcastowo jest sporo różnic, bo tak na szybko, no to jest Andre Ovredal z osób, których nie wymieniłaś. Nie było go w jest ogóle. Na Nancy pewno Allen. nie było go w ogóle w jest tym Jest Ken Furi, czyli to też... Ty, jego nie było na pewno w ogóle, to jest ten czarnoskóry tak. aktor z Down of the Dead, nie? Tak, tak, nie tak. Było tak go na 100% on, on w tym właśnie w Down of the Dead i on u Roba Zombie e, często, często grał, także to jest też nazwisko, mhm. którego nie wymieniłeś. No jest osobny odcinek z Kurmanem, e, który tak jak wspomniałeś, tylko się pojawił raz. Jest Joel Schumacher, który no, się nie pojawił. No także widać różnic. Mary sporo. Haron, która pojawia się tylko, tylko w ostatnim raz, tak. odcinku. Tak, tak. Mhm. No także jest naprawdę bardzo mała. A tak jak mówię, to jest średnio godzinka na podcast. Nie? Także te, te rozmowy są naprawdę, naprawdę długie. I to pokazuje nam, że oni mają materiału naprawdę od zatrzęsienia. Bo to co, że I ty jeszcze ty Barbara Muszetti, że... bo to już takie... wiesz, to jest odcinek zapowiedziany, a. a ona się chyba w ogóle nie pojawiła w tym no. drugim sezonie, nie? Z tego, co też mówiłeś. No, raz był Andy, raz był Andy. No. Nie pamiętam jak w pierwszym sezonie, chyba też. W pierwszym, w pierwszym mo, mogła w sobie być, ale nie jestem pewien. Nie, w pierwszym na pewno nie, no bo ci, ci, mówię, że ona na pewno była sygnalizowana jako rozmowa do nagrania we wrześniu tego roku, więc, więc, A, więc wiesz, aha, więc to no ja byłem ciekaw, czy ona się pojawiła w ogóle w drugim sezonie, ale to z tego wynika, że nie, że to już idzie tak naprawdę materiał pod trzeci sezon podcastowo. No, no ale ja bym tu chciał dwie rzeczy pod tym kątem poruszyć. Po pierwsze, ja bardzo czuję, że ten drugi sezon serialowy ma trochę inną formę. Bo, po pierwsze, w pierwszym sezonie było takie mini studio. Czyli Eli Roth, Greg Nicotero i Rob Zombie siedzieli przy stole i rozmawiali razem. I była ta dyskusja, była ta interakcja. I to było przecinane fragmentami filmów i wypowiedziami innych aktorów, i reżyserów, i scenarzystów, i twórców. Ale to studio cały czas powracało. No, ten podcast miał 2,5 godziny. Nie? Także to dawało, moim zdaniem, takiego fajnego kopa temu serialowi. Ja nie słuchałem tego pierwszego podcastu, więc nie wiem, ile tam było rota w tych podcastach. Ty też go za bardzo nie słuchałeś, ale no w tym drugim tego rota prawie nie ma, więc widać, że ten podcast jest zrobiony na zasadzie: idź, nagraj z nimi rozmowę, potniemy ją, wkleimy w serial. W tym drugim sezonie nie czuć tej interakcji. Ja jej prawie nie czuję, a na przykład ja przy pierwszym sezonie, wiesz, chwaliłem, że ten podcast z Kingiem. Jest żywy, jest jak nasza dyskusja. Oni tam się wbijają sobie, wchodzą w zdanie, nie? Eee, skaczą z dy dygresji na dygresję, z tematu na temat i to się dało pociąć. To zostawili w serialu i, i, i to, moim zdaniem, wpłynęło na plus serialu. Że wiesz, gdy Ilajot wchodził mu w rozmowę, no to on tam po prostu siedział i był i był z drugiej kamery nagrywany. Przecież w serialu jest, w pierwszym sezonie jest moment, jak Ilajot wstaje i daje Kingowi figurkę w prezencie. I to w podcaście w ogóle nie wiesz, o co chodzi, a w serialu grało, nie? Czyli takie naprawdę rozluźnienia. Ale to wpływało na plus serialu. Ja przy drugim czułem taką trochę sterylność tego, i to był dla mnie problem. Mam wrażenie, że naprawdę taśmowo na ile się dało. Ale to się odbiło na, takim, na takiej fajnej, wiesz, takiej energii serialu, bo tam czuć było tą taką energię, ich taką pasję, radość z tego, o czym mówią. A w drugim sezonie jakoś tak tego nie czułem do końca. To powiem ci, że to chyba jest problem tylko i wyłącznie serialu, ale to jest właśnie to, co ja wspomniałem, że. Tak naprawdę, jak się spojrzy na podcast, to po prostu tych powracających filmów jest mało, i wydaje mi się, że to jest pewnie także tak, jak mówisz, oni natrzaskali tych rozmów już do przodu i nie było do końca planu. Być może właśnie dlatego, na przykład, ten szósty odcinek tak wygląda, jak wygląda, no że po prostu naprawdę wykroili to, to co mieli z tych rozmów, jako jakieś tam istotne filmy I, i, i tyle, i po prostu w takim kierunku poszli. No i teraz ja jestem ciekaw, co zrobią z trzecim sezonem, bo moim zdaniem. Podcast jest, jeżeli to jeszcze nie wybrzmiało, to, to powiem to jeszcze raz: rewelacyjny. Naprawdę, te rozmowy są kapitalne. I ja absolutnie nie czułem, żeby te rozmowy były jakoś, nie wiem, sztywne, żeby były, wiesz, jakoś tam te, takie sformatowane do, do, właśnie, rozmowy, takiej pod serial. I być może to jest właśnie problem z drugim sezonem, bo ja słuchałem dwóch odcinków w pierwszym sezonie i tam w jednym w drugim pada w którymś momencie właśnie nie wiem czy o, czy o tym możemy rozmawiać albo przejdźmy dalej bo jeszcze właśnie musimy zapytać o to i o to w drugim sezonie w ogóle tego nie ma to są po prostu rozmowy na zasadzie że kurcianga siada z jakąś tam ważną postacią aktorką producentem reżyserem i rozmawiają tak naprawdę, wychodząc trochę od udziału danej osoby właśnie, czy pracy danej osoby przy horrorach, a później ta rozmowa jest czasem bardziej zwarta horrorowo, czasem mniej zwarta, nie? W tym sensie, że na przykład, nie wiem... Ale on nie ma też takiego powera jak Eli Rot, nie? Znaczy on, on w, w tym w ogóle odcinku, w jest, ja je, Jego udział, jest bardzo, bardzo, mały jego jest udział, on tak naprawdę mhm. pozwala mówić... On miał kurde jak z po tygodniu zajęć, nie? Taki, taki naprawdę zmulony był w tym odcinku. Ale nie, ale ile, to tam energia, nie. To, to, to nawet ja bym nie powiedział, że on jest zmulony, tylko to jest. Te, ja, miał, ja odniosłem wrażenie, że to jest taki trochę typ człowieka, jak czasem masz panele na, na tych na um, konwentach. No, no, no. Kto, taki typ taki, prowadzącego, który rozmowę, no. tak naprawdę oddaje głos gościom i jak są fajni mhm. goście, to masz. Zajebisty panel, bo po prostu goście go nakręcają. I tutaj ja mam wrażenie, że jest tak samo, że jak wiesz, jak jest rozmówca, który ma coś fajnego do opowiedzenia, to on tak się trochę chowa. Czasem tam, wiesz, rzuci pytanie, które nakieruje, albo jak rozmówca, nie wiem, nawiąże do czegoś, to on właśnie zapyta. A jeszcze, jak już powiedziałaś o tym, no to, to co sądzisz o, na przykład mhm, o tym temacie mh. i tak dalej, ale on tak naprawdę jest bardzo w niewielkim stopniu obecny, ja bym powiedział, jeżeli chodzi o te rozmowy, nie? Także, no to, to, to z punktu widzenia serialu to mówię, to może być problem i to może być minus, ale w podcaście to wypada moim zdaniem świetnie. Dobra, a druga rzecz zastanawia mnie, ile naprawdę oni tego planują zrobić, bo jeśli mamy już, powiedzmy, 14 czy 15 rozmów tu, jestem przekonany, że z tego pierwszego sezonu jeszcze coś się da pewnie wykroić. I bardzo możliwe, że dlatego dali tak mało kinga, bo zostało go, nie wiem, powiedzmy, zostało go na 15 wstawek, więc nie chcieli dać 15 wstawek w tym sezonie, tylko dali tu 5, 5 w następnych i 5 w następnym. I już mają kolejne dwa sezony, które mogą sobie gdzieś tam reklamować, że tu też będzie king, nie? Podejrzewam, że tak to jest. Ale. No stary, jeśli to jest 15 podcastów po godzinę i jeszcze z pierwszego sezonu masa materiałów, to są gotowe e, audiowizualne materiały, mm -hmm, bo to tak. my tego słuchamy jako audio, no ale to jest normalnie nagrane w formie wideo, nie? Więc oni mają tak naprawdę gotowy materiał na. Yy, masę sezonów do przodu. Co prawda tu jeszcze postprodukcja, yy, montaż, jakiś pomysł na to, doklejenie tych wstawek, i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwszy sezon miał 7 odcinków, drugi ma ich mniej. sześć. ale też w pierwszym slasher był dwuodcinkowy, więc powiedzmy tematy, tematów tyle samo yy, poruszonych. Ja mam wrażenie, że naprawdę historia horroru może jeszcze z, już z tym, co mają gotowe, przez lata trwać. Oczywiście to może się odbić na jakości. Bo jeśli nie ma planu, tylko się dokleja do planu, to mamy potem taką mizerię w piekielnym domu, nie? No, to jest Pani. trochę bez mm. sensu. E, no, al, ale, ale wiesz, no, jeszcze nie było Tomasa winiego. No, kurde, nie było go w zasadzie w serialu ani w podcaście. A jestem przekonany, że on tam petardę strzeli, nie? E, taki grek nikotero i Rob Zombie to pewnie jeszcze nagrają kilka godzin, bo, bo, bo tak, nie? Bo, bo nie wiem, czy, 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 czy muszą, czy są związani ze stacją, czy po prostu chcą. E, i, i, I to jest. E... To jest dla mnie zaskakujące, bo ten drugi sezon był już zaskoczeniem, nie? Bo, bo te seriale Historia czegoś, one tam nie dostały jakichś kolejnych sezonów, ale może dlatego, że wiesz, Historia Science Fiction miała na przykład gigantyczne nazwiska i, i nie są, im się po prostu pewnie drugi raz raczej nie chciało w tym występować, a, a, a jakby to zniżyć loty, to by jednak trochę e, jakoś siadła. E, no ale mówię, mamy gotowców mnóstwo i jestem ciekawy, co to dalej przyniesie, a druga rzecz zastanawia mnie, czemu oni do cholery wrzucają tyle tych podcastów, no to, bo, tego bo to nie z drugiej strony wygl... mm. to wygląda tak, jakby jednak zamykali projekt. I jakby jednak nie miało być już serialu, więc udostępnijmy wszystkie podcasty, jakie mamy, żeby z tym była frajda, żeby ludzie sobie tego posłuchali. Więc kompletnie nie wiem, co przyniesie przyszłość. Czy dostaniemy nagle jeszcze trzeci, czwarty, piąty sezon z wykorzystaniem tego, co mają, czy to będzie zamknięcie, a dostaniemy 20 odcinków podcastu. No wiesz i ja co do tej przyszłości, to mam o tyle obawy, że Wiesz, na przykład rozmowa z Rogerem Kormanem czy z Schumacherem, fantastyczna, czy z Mary Harron, na przykład, czy z Nancy Allen, ale ja tu nie za bardzo widzę, co by można wykleić na temat przewodni. Tak naprawdę z tego drugiego sezonu podcastowego, to poza tymi kilkoma filmami, które regularnie powracają, to ja bym miał w głowie jeden konkretny odcinek, i to byłoby naprawdę odcinek petarda o Depalmie, Palmie jako twórcy. Bo on nie dość, że powraca jako Kerry i jako Dressed to Kill, to w zasadzie każdy z tych twórców mocno się wypowiada o De o jego filmografii, o jego stylu, o jego naśladownictwie Hitchcocka itd., itd. I to widzę jako coś, co można by było wykroić, gdzie masz, wiesz, kupę rozmówców, jeden spójny temat. Ale tak naprawdę poza tym, to przez to też skupienie na projektach danych twórców no to wiesz, to ja nie za bardzo widzę, jakby jak to przełożyć na jakiś taki dłuższy serial, nie? No bo to mówię ci, no na przykład jak jest Schumacher, to on mhm. jest bardzo mocno skupiony właśnie na Straconych Chłopcach na przykład, nie? I, i wiesz, no w tym momencie mhm, to już nie za bardzo go przykleimy do czegoś innego. I, i tak jest w zasadzie z wieloma tymi, tymi postaciami, nie? No i, i teraz niby tych odcinków jest dużo, no ale... No, ale z, tak, z taką wie, spójnością narracji takiej filmowej, pociętej właśnie w taki sposób, jak to seria jest sformatowane, to, to ja miałbym wątpliwości, czy to jest do zrobienia. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Ja y, mam. Nie wiem w sumie, co jest lepsze. Jakbym miał tak na koniec już zupełnie spętować, co polecić bardziej, bo. Każdy z tych mediów ma swoje plusy, a niestety przez to, że ja poznałem jedno, a ty drugie, to tak ciężko nam to porównać. <tak> tak, tak, nie skonfrontujemy. Mhm. Bo, bo tak jak ja ten serial no trochę, trochę tutaj tam psioczyłem i trochę psztyczki mu tam dawałem, ale to też dlatego, że pierwszy sezon mi się bardziej podobał. Ale to nadal jest taka wiesz, petarda, taka taka, kurde, esencja, nie? Jak to oglądasz, to tam te wszystkie wstawki, to jest, to jest, wiesz, krew, flaki i, i, i jak masz tematykę, nie wiem, horror cielesny, to, to naprawdę wykręca, nie? Te sceny, jak się nie, nie, nie zna tych filmów, a tak się zna, to masz po prostu te wszystkie wywiady przecinane takimi, taką petardą, że to oglądać w autobusie, to trochę strach, nie? Jak ci ludzie przez ramię patrzą. A jeszcze w tym sezonie, w poprzednim chyba tego nie było, e, dzielą ekran, także nie słyszymy, czasami słychać, Głos z offu, ale bardzo często jest, wiesz, na dwie trzecie ekranu leci film, a na jednej trzeciej twarz tego kolesia, który mówi e, akurat, żeby nie tracić ani jednego, ani drugiego. Coś jak w 24 godzinach. Mhm. E, i, i, no i, I to są plusy serialu. Minusem jest to, że bardzo często to są pojedyncze zdania wycięte. I wiesz, mamy coś jak nie wiem, 50 najlepszych zawodów na TVS. Że jeden mówi jedno zdanie, drugi drugie, trzeci trzecie. narrator to skleja, wizualnie jest to podrasowane, i wiesz, i podkręcone na. na Mocno i dostajesz taką, taką kolorową, teledyskową mieszankę. Nie? Także to jest, to jest i plus, i minus, bo z drugiej strony weźmiesz podcast i dostaniesz fajną dyskusję, nie? fajną wymianę zdań gdzieś tam, to płynące i to jest lepsze, nie? ale nie masz z kolei tej warstwy wizualnej o, o oczo, oczo-walącej i, i tego takiego wylewu z ekranu. Nie? Także ciężko mi powiedzieć, w sumie, które jest fajniejsze. Tak naprawdę, chyba, można by oba A to, to tak Z tego, co ty mówisz, to chyba tak naprawdę to są dobra komplementarne, bo Wydaje mi się, że jednak serial serwuje coś innego i podcast coś innego, bo po prostu serial jakby przez swój format i przez to skupienie się na jakichś tam charakterystycznych filmach ważnych dla danego tematu i jeszcze tej ilustracji wizualnej, która na pewno robi robotę, moim zdaniem on jest taki, te, czymś innym troszeczkę. Jednak bardziej wiesz, takim informatywnym, czy, czy może nawet formacyjnym dla niektórych, którzy danego gatunku, na przykład, czy podgatunku nie znają. Natomiast podcast właśnie przez to, że to jest taka luźna rozmowa, on jakby dostarcza trochę innej wiedzy, trochę innych emocji, bo myślę, że naprawdę no 95% tych materiałów, które w podcastach mamy, to nigdy nie zobaczymy, bo, bo wiesz, bo na przykład taki, nie wiem, rozmowa mhm. z Mary Harron, która z jednej strony się skupia na American Psycho, ale z drugiej strony też wychodząc od różnego rodzaju na przykład problemów z filmem, z Znowu tak jak w przypadku Megan Fox, idzie trochę na e, w ogóle funkcjonowanie Hollywood, systemu producen producenckiego, ratingów i tak dalej, i tak dalej. To jest wiesz, fascynująca rozmowa, której w ogóle ja nawet bym nie widział w e, historii horroru serialowej. No bo to jest po prostu troszeczkę inny temat, nie? Dlatego naprawdę myślę, że to są po prostu dobra komplementarne i warto sięgnąć pewnie i po serial, e, jeżeli ktoś e, horror lubi, i po podcast, e, e, bo. To są naprawdę świetne, świetne rozmowy, z których naprawdę dużo się dowiecie. I to nawet jeżeli pojawiają się osoby, które no nie są takie jakby oczywiste, no bo ja na przykład Mary Harron przyznam się, że z nazwiska nawet nie kojarzyłem, że ona robiła American Psycho. Nie, to, no, to dopiero no. jak z, z zobaczyłem opis podcastu, nie, mówię: OK, to, to, to już wiem, gdzie ją przykleić. A ta rozmowa była kapitalna, i to pokazuje, że wiesz, że czasem zaskakujące. Od, to to może, mogą być zaskakujące odcinki. Nie? To tak samo jak z Nancy Allen, nie, gdzie ja sobie pomyślałem: No, OK, Kerry, ale, ale co jeszcze? Nagle się okazało, że nagrała też w Dressed to Kill. I pewnie dlatego też była, ze względu na te dwa filmy, ale cała rozmowa też była świetna i wiesz, zahaczająca o inne tematy. Nie dlatego, naprawdę myślę, że po prostu warto oba media gdzieś tam sobie zarzucić, czy, czy to w formie przeplatanej, czy, czy właśnie wiesz, najpierw serial, później podcast. Tyle, fajnie, fajna rzecz. No. Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje. A teraz nawet nie ma problemu, bo właśnie dziś skończył się drugi sezon w Polsce na AMC. I, i patrząc na historię tego serialu w polskiej AMC, to on nie będzie raczej powtarzany i dostępny, więc, więc podcast jest za darmo na Spotify, więc można sięgnąć w każdej chwili. No. Miało być krótko, nie sądziłem, że będziemy godzinę gadać. Mam nadzieję, że jest to przystępne, bo tak jak mówię, poligon doświadczalny, ale w sumie daliśmy się porwać i, i, i dyskusja płynna i szybka, ale nie wiem na ile, chaoty, na, na ile chaotyczna czy nie chaotyczna i na ile przystępna. Tak czy siak miło było pogadać, bo to zawsze trochę inny podcast niż ten, który już serwowałem przy pierwszym sezonie, a tak to by wyszła w zasadzie powtórka z rozrywki. E, no nic. Dziękuję Ci bardzo, drogi kolego, za tę dyskusję. No ja również dziękuję. I tak jak ostatnio Sikowi dziękowałem za polecenie podcastu, Garisa, tak tobie dziękuję bardzo za polecenie tego podcastu, bo ja naprawdę biłem się mocno po ubie. Czemu ja nie ruszyłem tego już w zeszłym roku? Jak wiesz, jak ty omawiałeś historię horroru, <laughs> bo to jest naprawdę rewelacyjna rzecz, moim zdaniem. Także, także słuchajcie, oglądajcie nie, nie tylko naszych, nasze podcasty, ale właśnie też te podcasty Rota. A ja jeszcze też, wiesz, od razu stwierdziłem, że jak skończę to, to jeszcze sobie sprawdzę te inne podcasty Shadera, bo się nagle okazało, że, że oni mają tego więcej, więc no, to może być w ogóle kopalnia ciekawych rzeczy. Dobrze, to my słyszymy się jeszcze w tym roku kilka razy, także jeszcze tu ci nie będę składał e, życzeń żadnych. już w Radiu SK jeszcze się usłyszymy, mam nadzieję. E, natomiast e, drodzy słuchacze, e, tylko powiem, że w następnym tygodniu powinny pojawić się dwa podcasty Radia SK. Pierwszy trochę Szybciej drugi planowo. W obu, mam nadzieję, e, obaj zagościmy, a może i w większej grupie. E, dobrze, kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.